dostępu nie ma. Muszę tam wejść. Lepiej będzie dla was, jeśli mnie wpuścicie. A jeśli cię nie wpuścimy, to co? Wtedy was zabiję. Słyszałeś? Słyszałem. Groził i sięgnął po broń. Bojaj się, skurwysyno. Zły pomysł. Starczy tego bagażu. Trzeba się tu rozejrzeć. Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? A skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Nie ufam ci. Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Przysięgam. Na razie zostaniesz tutaj. Przemyśl to jeszcze. Jeszcze nie jest za późno, słyszysz? Zmieniłeś zdanie? Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi.